Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Niemca. Słuchajcie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, czyli w sumie stosunkowo niedawno, bo tylko dwie godziny temu. Dobrze mówię? Tylko dwie godziny temu. To dzisiaj, czy tym razem, zagramy 38T. No i mam nadzieję, że będzie to dość długa bitwa, znaczy taka normalna, około 30-40 minut, bo tak to cały czas nam się trafiają jakieś 10-15 minutówki i niestety wychodzi to troszeczkę kiepsko. A jakby nie było, hajsu nam potrzeba dużo i expa też nam trochę potrzeba, bo jakby nie było, 15 tysięcy expa samo się nie wbije. Ale nie będę, słuchajcie, przedłużał, widzimy się za chwilę z bitwy. Okej, słuchajcie, jesteśmy w bitwie, myślę, że z D1 możemy sobie spokojnie, chociaż A1 będzie lepsze czy D1? A1 tutaj będzie chyba lepsze, tak mi się wydaje przynajmniej, więc może z tego A1 będzie tutaj łatwiej nam przynajmniej to ogarnąć. I tak na spokojnie, Jezus, jaka mgła jest, jak u mnie na dworze teraz. Że to jest hardcore, jak ja mam szczekać, ja... O nie! Jak żyć, panie prezesie, jak żyć? Przecież ja nie będę widział, do kogo ja mam tu strzelać. Mają jakieś armor składy, T70, T38, T70, T26. I to już widziałem, a tutaj na dole jeszcze jakiś armor skład jest, ups. Ale nie mogę go... Nie mogę sprawdzić, czym będzie jeździł. No, tak, fog, dokładnie. Nie. Shit. Shit happens i to dosłowny shit happens, szczerze powiedziawszy. Bo w takim przypadku, no niestety, ale będzie nam ciężko, no. Co więcej mówić, no będzie nam bardzo ciężko, nawet bym powiedział. Wszyscy pojechali na linię D2, D3 i nie wiem, czy nie lepiej właśnie było tak zrobić, że troszeczkę może to zlamiłem. Ale nie sądziłem, że będzie taka pieprzona mgła. I will follow you if you spot someone we can destroy twice as fast. No tak, no to jest myśl, jakby nie było. Zajebiście. No to, żebym zajebiście pojechał. Żebym się najeździł? Chociaż? Jest szansa. O! O właśnie. Nie widzę go, cholera. Jeszcze jakiś kretyn we mnie strzelił mój. Ech, co za barany. Dobra, zniszczyli chociaż tego jednego. I widzę, że wszyscy to samo zrobili. Ale słabo to wygląda, naprawdę słabo to wygląda. Ajajajajajajaj. Aha, no i co ciekawego od was się dowiedziałem, to... Znaczy dowiedziałem, co ciekawego chciałbym sprostować od was, o tak powiem. To fakt, że większość z was nie wie, że jeżeli dostajecie asystę, to dostajecie także fraga i dostajecie także czołg, czy tam cokolwiek zniszczyliście, więc tutaj nie ma strachu, że ktoś wam zarąbie w tym momencie killa, no bo tak naprawdę, jeżeli go obiliście i ktoś wam dobił, to i wy, i on dostajecie, więc nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że jak on wam zabił, mimo że tam obiliście go w 99%, to nie dostajecie nic. Teraz jest, no, taki dość duży plus w sumie, bo no jakby nie było, no jest to w pewnym sensie ułatwienie dla nowicjuszy, którzy nie mają zbyt dobrych rzeczy, a obijają troszeczkę i później ktoś silniejszy przychodzi na przykład z czołgami i dobija. I dzięki temu oboje, że tak powiem, zarabiacie na tym. I to nie jest wcale głupie. A z drugiej strony nie ma już czegoś takiego, że się musicie denerwować, bo ktoś wam zabrał killa. No nie ma, no bo tak naprawdę już wam nikt nie zabiera killa, teraz macie go cały czas, no. Aczkolwiek nie wiedziałem, że tu jest mostek, myślałem, że tu cały czas jest wał. I tym samym zginąłem. Co było mega głupie, no ale trudno. Nie zdążyłem, myślałem, że zdążę jeszcze na przejmowanie. Czy na neutralizowanie, o tak chciałem powiedzieć. Problem jest w tym, no, że z tej strony to będzie mega ciężko cokolwiek ugrać. Czołg na moście. O, shit. Muszę najpierw wjechać, żeby w niego strzelać. Do widzenia, Michael Hutt.
tym, że trzeba na pewno uważać. Na te T-70, które się tutaj czają, to ja, chłopaki, to ja, spokojnie, easy, easy. Suka jest na tym. Na moście. No jaki, kurwa, ten Ben jest... No jakie to one, to są przygłupy, kurwa! Zabijanie sojuszników, Griffing, dziękuję. Przecież to jest straszne, no ja rozumiem, kurwa, wszystko, jest mgła, ciężko trafić, ale kurwa, przecież widać swoje te. A oni celują pewnie w to, gdzie widać, że leci ten, gdzie leci atak, o, coś takiego, i oni już tam strzelają. Bo gdzieś coś uderzyło, strzelam, nieważne czy to mój, czy nie mój, czy ktoś inny, wale śmiało, twardo, nie ma co się pierdolić w tym tańcu. A prawda jest taka, że to jest największy i najgłupszy błąd, jaki mogą robić. Bo leją swoich, no zresztą to widać, już nie pierwszy gościu mnie odstrzelał. I gdyby nie to, to pewnie bym go rozwalił. I pewnie bym przetrwał też tamtą wcześniejszą batalię. Tylko właśnie. Widzę, że moment z Notice też już dostaje tutaj szału z nimi. No ale w sumie wcale się nie dziwię, no mieliśmy kurde A3. Jest tam nas od cholery tak naprawdę na tym A3, a i tak przegrywamy to. To jest chore jak dla mnie, naprawdę to jest jak dla mnie chore. Czy ja będę widział, kurde, kogoś tutaj na środku? Ta mgła jest tragiczna. Jeżeli mam być szczery, naprawdę jest tragiczna. Ale jest dosłownie taka sama, jak mam na zewnątrz, więc... No jest jak jest. Tam był jakiś czołg podobno. Kurde, jeszcze ktoś mi tu wlasnął. Zapomniałem zmienić. Ajajaj. Nasz kolega pojechał tam. No nie jest to głupie, no ale... Myślę, że jak nie będziemy tego A3 bronić, to my to przerżniemy, chociaż... Na O1 tam się dzieje tak naprawdę jedna wielka burda. Bo tam nie ma żadnego czołgu. Wszystkie czołgi są na tej stronie. Bo tu jest rzekomo najprościej, ale... Jak tak na to patrzę, to nie wiem. Szczerze wam powiem, czy tak najprościej, najlepiej. Dobra, walić to, wyjeżdżam stąd. Wola Boga. No, jedź, dobra. Ja już myślałem, że wjedzie we mnie, bo tak też lubią robić. Dobrze by było wiedzieć, gdzie ci przeciwnicy są. Myślę, że oni wszystkimi armor składami przenieśli się tam na drugą stronę. Bo jakby nie było, tu dostali troszeczkę batów. Ja rozwaliłem 3. Oczywiście tylko 3 uszkodziłem, nie rozwaliłem, ale to szczegół. Moment rozwalił 2. Jeszcze ktoś tam rozwalił, więc no jakby nie było, jest jak jest. Myślisz, że jak tu staniemy, to coś upolujemy, bo ja szczerze powiedziawszy to w to wątpię. Tym bardziej patrząc na to, co tutaj się dzieje. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, żeby tu stać. Bo tak mi się jebie w oczach, że to jest po prostu hardcore. Nie wiem, czemu ten Welt ze mną jedzie dalej. Gość już dawno mógłby wyskoczyć. Lepiej by mu to wyszło. No ale myślę, że najwyższy czas zmienić miejscówkę. Przejechać się na D3, no bo tutaj jest pełno czołgów, to widać. To widać po mapie chociażby.
Napiszę mu, że jadę na D3, zobaczymy co zrobi. Uśmieje się biedny. Znaczy, no wiadomo, że tutaj będą jakieś czołgi, bo one tu muszą być. Jeżeli tam ich nie ma, to muszą być tutaj. No siłą rzeczy. Tym bardziej, że tracimy punkt. Najgorsze jest to, że ja nie widzę tutaj nic. Dobra, jeden zginął. Drugi prawie, tu musi być gdzieś czołg. Na pewno tutaj stoi. Tylko że to nam niestety nic nie daje, że on sobie tam stoi. Bo ja nie mam jak go sieknąć nawet, jakbym chciał. Dobra, tam gościu trochę dostał. No jakby ktoś go mógł wypłoszyć, żeby on poszedł kawałek dalej, to ja bym się nim zajął, ale szczerze powiedziawszy, tak mi oczy już łzawią, słuchajcie, przez tą mgłę, że to jest po prostu hardcore. Nie wiem za bardzo, co my tu mamy zrobić. Biorąc pod uwagę to, że tu nic do jasnej ciasnej nie widać. O, mamy czołg, jak miło, betka stoi. Do widzenia. Nie wiem, nie widzę tutaj, kurde, niby biega, ale go nie widzę. Tam gościu jeszcze jeden dostał. Dobra. Kurde, w drzewo, no nie, Gryfciu, co ty? Ja rozumiem wszystko, ale w drzewo trafić to trzeba mieć pecha. Ale to przez to, że ja gówno widzę w sumie. Co, on nie pojechał dalej? Jestem w szoku. Ola Boga. Ale oczy to szczerze wam powiem, że bolą cholernie. Tu jest jakiś gościu, tylko pytanie, czy to jest czołg, czy co to jest. Weld widzę wyszedł. D3 znowu biorą, no. Znaczy, no ja lepiej na pewno tutaj wychodzę niż moment z nota jest z drugiej strony, więc jest jak jest. Nie widzę żadnego problemu. Tylko prawda jest taka, że ja tu gówno widzę w tym momencie. O fuck, jeszcze mnie ktoś strzela w plecy. Ty śmieciu. Aaaa, czołg mi się spieprzy na sam dół. No to shit happens lekki. Ale trudno. O la Boga. Mam tylko nadzieję, że pepesza mi nie zniknie. Dobra. O fuck, to nie to. Dzień dobry, kolego. Ja tu tylko sprzątam, nie stresuj się. Myślę, że czegoś takiego się nie spodziewali. Jeszcze mnie ktoś w plecy napieprza. Czołg, fuck. Wybuch, wybuch. Ajajajajaj. To niedobrze, to powiem tak, to niedobrze.
Bardzo nawet niedobrze. Unlock Kubelwagen. No i przydałoby się pojechać na to O1. Tak naprawdę je przejąć. Gdzie nasz kolega jest? Nawet nie ma go na mapie, momenta. Chyba, że on gdzieś tam jeździ. Chociaż nie, bo jak on jeździ czołgiem, to nie musi być widoczny na mapie. To też jest, jakby nie było, wyznacznik. Gratuluję. Nie wiem, czy gościu zabił? Nie, nie zabił się. To ma więcej farta niż rozumu, gościu. I to autentycznie. 2 na 2. Dobra, jeden zginął, drugi mi się wydawało, że tu jest. Dobra. I teraz, a to karew. Dobra, pepesza i jazda stąd. Cześć. Nie, pepesza lepsza, PPD jest gówniane. Dobra, spokojnie. Fuck, 3 ich przyszło. Mogę stąd wyjść? Mogę. Nie wierzę, że nikt na górę nie będzie wbiegał. A może jednak? Dobra, jeden zginął, jeszcze 2. Z czego jeden był gdzieś tam. No, w plecy! Jeszcze pożałujesz. A moment, znotaj został bez niczego. Oj, to słabizna. No to słabizna. To w takim razie atakować O2. Jeżeli my zaczniemy atakować teraz O2, oni zaczną atakować O1, to oni nie będą wiedzieli tak naprawdę, czego bronić. I rzucą się na jeden punkt, tylko i wyłącznie. I teraz pytanie, na który? Najlepiej by było atakować to O2, no ale... No ale słuchajcie, wszyscy z piechoty są z drugiej strony. U nas nie ma... U nas tylko jeden jest z piechoty. Jeden gościu z piechoty, a tak to reszta sami czołgiści. Więc wygląda, no, co najwyżej śmiesznie to wszystko. No ale trudno. Jest jak jest. Natomiast my tracimy O3. A3, przepraszam, A3. Makabra. Po prostu, słuchajcie, makabra. Tam musi być jeden za jeden w takim razie. No właśnie. I ktoś kogoś zabił? O, Ocelot ładnie Alonso dojechał. Bardzo dobrze. Jeden czołgista ma 40 fragów w ogóle. 40. Ta Viuda Negra. To ten co... To nie jest czołgista, to jest piechut. Wow. On tyle nabił? 39 fragów z AVS-a. No, jestem pod wrażeniem. Jeżeli mam być szczery, to naprawdę jestem pod wrażeniem. No, dobrze. Się cieszcie, że tu byłem, bo... Aha, over the other side of the bridge, aha, no kurwa. Ale to chyba był on, tak mi się wydaje. No, dobra, dojechany. Jeszcze jeden tu próbował, myślał, że zdąży. Głupek. No i dobra, i teraz my wjeżdżamy na mostek. I easy peasy powinno iść. Tu jest Tellermine chyba, chociaż nie jestem pewien. Pewnie, że tak. Ha! I oni chcieli mnie tymi dwoma minami tutaj wystraszyć.
Za robotę byś się gościu wziął, a nie tutaj skaczesz. Ktoś tam mnie próbował jeszcze. Do widzenia. No i po co ci to było? Heh. Słabi są strasznie. Tu był jeszcze jeden gościu w środku. Nie wiem, czy stamtąd uciekł, czy nie. Dobra, medak zginął. Jeszcze ktoś tu chętny? Ten jeden padł. No i oczywiście Weld mnie tutaj po plecach walił, ale myślę, że on akurat lał kogoś, kto mi podstawiał pod plecy coś. No nie, trafić w latarnię. Serio, w latarnię trafić? Gryfciu, to chyba tylko ty tak potrafisz. Zrespię się tu na momencie. Mam nadzieję, że on sobie tutaj dał radę z tym czołgiem. Ale tak, bo Jozinic zginął. Dobra, to dał sobie radę. No i bardzo dobrze, prawidłowo. Wręcz bym powiedział, prawidłowo. No i zobaczymy, co teraz. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije za to, że się na nim zrespiłem. Nikogo tu nie ma. Dobra, Mr. Beer zginął. I teraz bym sobie tu podleciał. Zabrał jego Dektrajewa. Aj, nie zdążyłem, kurwa! Penis. Jeden penis z niego. Nie respię się nawet na nim, bo on zaraz wyleci w powietrze. No właśnie. Need armor. Tak, ja też need armor. Bo jak widzę, co tu się dzieje z tymi T-70-kami, to aż mnie łeb boli. Ala boga. Ale na te 70-ki łatwiej mi się gra 38T niż Luchsem. Co jest ciekawostką w sumie. Bo niby Luchs taki dobry. No w sumie no jest dobry, ale nie jest jakoś niesamowicie też dobry. Jest taki w sam raz, bym powiedział. No, widzę, że moment znota jest już za mną biegnie. Mój sąsiad oczywiście się obija, bo jakby mogło być kurwa inaczej. Nie wiem czemu, ale od jakiegoś tygodnia cały czas nawala jak nie jakimś młotkiem. To nie wiem, spada z krzesła. No to alkoholik, to w sumie wszystko możliwe. Ale to szczegół. Nie ma co się rozwodzić tak naprawdę nad takimi. Jakby nie było. No ale jestem ciekaw co z tej gry wyniknie. No 117 żyć zostało. Nam 125 zostało Ruskom. 28 czołgów im, 37 nam. No jakby nie było, dużo więcej czołgów my rozwalamy. I to widać, słychać, czuć i generalnie no widać, no. Też armor składów mają chyba mniej o jednego. Ja to w sumie żadna różnica w sumie dla mnie. W sumie. Ola boga. Ale O2 będzie nasze. A przynajmniej tak się zapowiada, że będzie. A to wszystko tak naprawdę zaraz wyjdzie. Zaraz wyjdzie szydło z worka. Albo Jarek Kaczyński. Z szydła. Mamy O2. Jakby nie było, gigantyczny plus. Teraz tylko wystarczy wjechać na to O2 z czołgami i wyczyścić. Bo na pewno te 70 tam stoi jeszcze. Więc zdecydowanie trzeba wyczyścić. Dobrze by było, jakby ktoś to oznaczył, jeżeli to T-70 faktycznie gdzieś tam stoi. To ja bardzo chętnie się nim zajmę. Tutaj jest nasz. Tutaj coś było, ale widzę, że wyleciało w powietrze. Jest T-70, stoi. My będziemy czekać, chłopie, spokojnie. Ty, ale weź mi nie zajeżdżaj drogi, co? Byłoby naprawdę miło. Jednocześnie tracimy D2. Nic nie widzę, ale stoi dalej gościu. Dobra, Kivers wyleciał. Prawda jest taka, że nie wiem, kto do mnie strzelał.
Jezus, pancerz zbyt gruby. No super, cudownie. Popopito. Problem jest w tym, że ich tam było trzech. I szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, co mam zrobić. A, bo tego jednego żeśmy zabili, ale był jeszcze drugi w środku. Tylko pytanie, czy on już nie żył? Okej. If I solve. Tak myślałem właśnie, że never mind. No trudno. Trudno, no i powolutku ruszamy na to O1. Bo prawda jest taka, że przydałoby się to skontrolować troszeczkę. No i jestem ciekaw, czy te 70 dalej tam stoją. Na bank dalej stoją na tym O2 te 70. Ja nie wiem, czy nasi, nie wiem, nie czaję. Całkowicie nie czaję, ale... Ale przydałoby się rzucić wszystko i lecieć na O1, bo tak naprawdę jeżeli my przejmiemy O1, to przejmujemy całość. A oni tam się bawią w przejmowanie D1. No z tym, że też jest taki problem, że no dobrze by było to D1 utrzymać, a nie je stracić. Bo jakby nie było, też są to resursy, które w tym momencie są nam bardzo potrzebne. Bo jeżeli stracimy chociażby połowę, no to tak naprawdę jesteśmy już na wykończeniu. Straciliśmy na pewno dużo czołgów. Zostały nam, słuchajcie, dwa czołgi. Dzięki. Mówię, Kerr, wjeżdżamy sami w siebie, cudownie. No jak zostały dwa czołgi, to myślę, że nawet nie zdążymy sobie nimi pograć, bo zaraz ktoś z naszych padnie i tyle będzie w sumie w temacie. Tam jest gościu, no dobra, Jozinowicz, czyli to był ten z czołgu. Tam jest dziad jeden. Ale żeś... O kurwa, myślałem, że to mój. I chciałem powiedzieć, ale żeś mi wjechał. O, i koniec, przyrżnęli. I bardzo dobrze, w takim razie, słuchajcie, za chwilę widzimy się w lobby. Okej, także jesteśmy, słuchajcie, w lobby. 981 expo, no całkiem spoko. 944 wynik, 23 na 6 KD. Mogło być lepiej, ale no niech będzie jak jest w sumie, niech będzie jak jest, nie jest tragicznie. 9000 kredytów, z czego 2200 w plecy, no to 7000 powiedzmy plus minus na rękę. No to nie jest źle w sumie, to naprawdę nie jest źle. Jak za taką gierkę, naprawdę całkiem spoko. 110 tysięcy mamy, no to 115 jeszcze nam brakuje, 116 dokładnie, 116, a jeżeli chodzi o exp, o, 13,5 tysiąca, no to jeszcze troszeczkę i będzie, ale to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy maraton, znaczy w sumie ten świąteczny maraton z Heroesami wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków, na razie, no i cześć!